No, witam Was, kochani. Zapraszam Was na obejrzenie tego filmiku, jak ja siebie golę. Jak to wygląda, jak ja golę moje implanty. Już w niemieckim filmiku tłumaczyłem, że ja wyciągam tutaj moje implanty wszystkie, co mam. Ja teraz je wsadziłem, gdzie normalnie mikrofony moje leżą. Wykręcam je tutaj z tej dziurki, co mam. O nie. Nie jest akurat jedną problem znowu. Muszę to zaraz obejrzeć, bo chyba tu mam zakażenie. Obojętne. Wyprzydarza się. To nie temat teraz. Wykręcam je i jak mam za długie włosy, biorę normalną golarkę na długie włosy, ścinam je jak najkrócej, jak się da. Wtedy albo biorę tą ogólnie na to, żeby jak najbardziej skrócić i co resztę jeszcze tą normalną jednorazówko. Tutaj tylko normalnie obcinam, no wyłamuję kawałek tego plastiku, żeby tylko jeszcze ostrza były w tym jednym rogu i mogę tak dookoła jechać. Tutaj teraz to nie zrobiłem, bo tą też się to dobrze da. I to teraz wam akurat pokażę. Będzie, ale też teraz mały break. Tak jak w niemieckim filmiku, dołączę do tego jeszcze, jak to wygląda przyspieszono po prostu, jak ja to robię, żebyście wiedzieli. Zaczynamy, żeby wam pokazać, bo już też w niemieckim trochę długo zacząłem. To normalnie tak tutaj wchodzę, golę jeszcze ile się da. Więc ja już tylko, wiecie, biorę po prostu, co mi się akurat zechce też tą maszynkę, która mi się akurat spodoba. Akurat taką chęcię mam tą się golić, normalną, jednorazową, to się golę. No a to na dzisiaj akurat aż do rogu dochodzę, nie muszę tamtą iść, bo jest aż do samego rogu. To nieraz zależy, jakie się kupuje. Trzeba mieć szczęście, żeby naprawić dobrą maszynkę. Bo trzeba się dobrze, dobrze zawsze zgolić. Bo jak włosy wrosną, to jak tutaj, takie letko spuchnięte to wygląda. Może być też, że przez ten magnes, co cały czas nosiłem teraz, albo coś, zobaczymy. Bo wyrastać to nie będzie, bo muszę zaraz sobie przyluszczę bardziej zobaczyć. Zobaczymy. Nie widno, wiecie, test, schodzę tutaj. Shit. O, jedna. I po prostu tak się golę cały czas. Wszystko ściągam. Aż na maksa. Jest duży, trwa tak, bo trzeba tu wymacać. O, tu znowu widzę, założyłem w rogu jeden. I wtedy tak cały czas się grzebiem, aż na łyso wszystko będzie. O, to ten o. Nie? I to jest ten problem, że tutaj trzeba dużo czasu spędzać na tym. I aż to zejdzie. A jak naprawdę tą nie dam radę, to o, jak wiem. Tą idę dookoła, bo tą najłatwiej jest po prostu. Nie wiem dlaczego, ale jest. A ja chciałem sobie kupić taką szeroką, nie jak tą, tylko szeroką na wzdłuż, jakieś fasola miał. One są najlepsze, bo tak fryzjerzy też mnie golą. I tu, wiadomo, tutaj się bardzo łatwo da. Tą też jeszcze dokańczam zawsze na maksa, żeby było na zero. A teraz resztę będzie w przyspieszonym filmiku. Dziękuję Wam, do zobaczenia. Zapraszam Was na TikToka, obserwacje, dać mi komentujcie sędziom, dzielcie ten filmik i dajcie kciuka w górę. Bardzo wdzięczny Wam i za zawsze abonament. Dziękuję Wam. Ciao!